8 kwietnia 1918 roku, dzień po otrzymaniu informacji o planowanym wjeździe do Warszawy, ksiądz prawata Kileratti napisał w swoim dzienniku: pociesza mnie myśl, że jest to ziemia Maryna. Widzę wielką trudność w tej sprawie, ale czuję też wielki spokój. Pociąga mnie myśl, by w takich dniach jak te podjąć próbę oddania, jakie jest przysługi Kościołowi i Ojcu Świętemu, temu Kościołowi i narodowi, którzy wychodzą z męczeńskiej przeszłości i znajdują się na progu promieniej i tajemniczej przyszłości pewni nowego życia. Szanowni Państwo, nie ulega wątpliwości, że mój poprzednik na urzędzie nuncjusza apostolskiego w Polsce, najpierw ksiądz prawat, a następuje arcybiskup Ratti, uczył się Kościoła właśnie tu, u rodzącej się do niepodległości Polsce.